Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji na Placu Budowy, biurowca Tetio Ponte, który na naszych oczach, jak na drożdżach, rośnie z dnia na dzień i pnie się w górę. Nie tak dawno, bo w listopadzie ubiegłego roku spotkaliśmy się tutaj na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i proszę zobaczyć, jak pięknie postępują prace. Zacznę od podziękowań Pani Prezes, Szanowni Panowie, za to, że te prace toczą się tak dynamicznie. Ja jako mieszkanka Włocławka przemieszczam się, podobnie jak włocławianie, mieszkańcy okolic, wielokrotnie tutaj w bliskości tego obiektu i mam, podobnie jak my wszyscy, możliwość obserwacji, jak dynamicznie tutaj się toczą prace, także w weekendy. To pokazuje, że dotrzymamy słowa, że ten obiekt zostanie oddany zgodnie z terminem. A program Fabryka to elementy rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To program, który ma za zadanie wyrównać nierówności, które powstały także, jeśli chodzi o miasta średnie, na skutek utraty statusu miasta wojewódzkiego. Takim miastem jest Włocławek, dlatego cieszę się bardzo, że we Włocławku taki biurowiec powstaje. A pamiętam rozmowy, pierwsze rozmowy miały miejsce w 2018 roku. Wówczas proponowaliśmy, Agencja Rozwoju Przemysłu proponowała prezydentowi miasta inną lokalizację. Tamta się nie powiodła, nie znalazła akceptacji, ale cieszymy się bardzo, że na włocławskim osiedlu Południe, największym włocławskim osiedlu, właśnie powstaje taka inwestycja. To ogromna szansa dla młodych ludzi, którzy będą chcieli pozostać we Włocławku, dla mieszkańców miasta, ale także mieszkańców powiatu włocławskiego czy okolic, którzy będą chcieli właśnie w naszym mieście znaleźć dla siebie miejsce do życia, po to, by otworzyć swoją firmę, po to, by mieć miejsce na biuro. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, będzie można z tego korzystać już niebawem. To także wielka szansa na to, by wyrównać szanse, byśmy rzeczywiście mogli iść do przodu. Jestem przekonana, że to będzie czynnikiem, impulsem do rozwoju mojego miasta Włocławka. Najbardziej pracochłonną część inwestycji i realizacji mamy za sobą. Jest to kondygnacja minus jeden, konstrukcja kondygnacji minus jeden, gdzie rozpoczęto już nawet prace instalacyjne. Obecnie trwają prace związane z montażem konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. Z każdym dniem te kondygnacje rosną w górę. Dziennie montujemy nawet kilkadziesiąt elementów prefabrykowanych, betonowych. Jest to technologia, która umożliwia w znacznym stopniu przyspieszenie czasu realizacji, co niewątpliwie jest zaletą samej prefabrykacji. W takim tempie planujemy zakończenie stanu surowego otwartego już w lipcu tego roku oczywiście. Natomiast osiągnięcie szczelności budynku całkowitej planowane jest na miesiąc listopad. Wtedy też będziemy mogli udostępnić front robót dla prac wykończeniowych i aranżacyjnych. Pozwolenie na użytkowanie obiektu i zakończenie wszystkich robót planowane jest już na przełomie stycznia i lutego 2024, więc zależy nam na tym, żeby jak najszybciej nasi najemcy, którzy bardzo chętnie tutaj dopytują o te powierzchnie, prawda, i chcą z nami zawiązywać umowy, żeby otrzymali klucze do gotowych lokali, które gotowych bądź takich, które będą mogli samodzielnie wykończać, bo standard tych lokali też jest uzależniony od tego, jakie oczekiwania są danego najemcy. A najemcy są różni, są mniejsi, są więksi. W naszym budynku można wynająć powierzchnię od kilkudziesięciu metrów w górę. Może to być pół kondygnacji, może być część kondygnacji, może być cała kondygnacja. I oczywiście standard również jest dowolny, jesteśmy w stanie wykończyć na życzenie najemcy takie powierzchnie, ale również oddajemy je w stanie deweloperskim.